Cześć wam, z tej strony Rafał Baran z szukajęcprzygody.pl i dzisiaj zapraszam was na wycieczkę na Apo Island, czyli najbardziej turystyczny spot pod względem nurkowania. Dzisiaj nagrywam dla was z Apo Island, czyli malutkiej wysepki położonej 7 km od wyspy Negros. Jest to bardzo turystyczne miejsce, jeżeli chodzi o miejsca nurkowe oraz o snorkeling z żółwiami, czyli po prostu pływanie powierzchniowe z żółwiami. Tutaj przyjeżdża naprawdę bardzo duża liczba nurków, tak samo jak i turystów. Przeważnie są to wycieczki dzienne, ale jeżeli byście chcieli zostać tutaj na nocleg, to są oczywiście homestaye, gdzie można zostać za pewnie 500, 800 czy 1000 peso na noc. Co prawda, nie wiem, czy jest taki sens, bo ta wyspa jest naprawdę bardzo mała. Ma ona 0,7 km kwadratowego, czyli jest mniejsza niż kilometr kwadratowy, co jest chyba bodajże 700 metrów w długości, coś na 200 metrów szerokości. Trochę ją już pozwiedzaliśmy dzisiaj przez kilka godzin, więc zobaczycie na pewno z tego filmik. Najprostszym sposobem, żeby dostać się na Apo Island, jest podróż do Dumaguete na wyspie Negros i tam udanie się jeepneyem filipińskim do takiej miejscowości jak Malatapay. Koszt podróży kosztuje z Dumaguete do Malatapay 25 peso za osobę. Oczywiście są też inne sposoby, droższe, czyli można wynająć prywatnego trojcykla albo prywatny van, to zależy, czy to będzie grupa, czy nie. Natomiast najtańszym na pewno sposobem jest ten jeepney, tylko i wyłącznie 25 peso. Jeżeli już będziecie w Malatapay, tam jest port taki powiedzmy plażowy, tylko i wyłącznie na plaży, i stamtąd odchodzą łódki. Co prawda one nie odchodzą systematycznie, trzeba taką łódkę sobie tak naprawdę wynająć i ta łódka jest w dwie strony. Płacicie za osobę, przeważnie jest to około 600 peso za osobę. Czasami można znaleźć taniej, jeżeli jest większa łódka i większa grupa, podepniecie się pod jakąś grupę. Natomiast nam się dzisiaj nie do końca udało, ponieważ zapłaciliśmy za łódkę 4000 peso. Była nas trójka, jeszcze Agata i Paweł.
i dorwaliśmy dwójkę Filipińczyków, którzy z nami się złożyli na tą łódkę. Okazało się, że nie ma łódki 5- i 6-osobowej, musieliśmy wziąć 7-osobową czy 8-osobową łódkę. Tak suma summarum wyszło nas to 800 peso za osobę w dwie strony. Czyli tak naprawdę my przypłynęliśmy na Apple Island i w tym momencie łódka czeka na nas do godziny 1, 2, 3 i to już my wybieramy, o której godzinie tak naprawdę chcemy wrócić. I to już jest w zasadzie wszystko. Oczywiście wyspa, jak to wszystko na Filipinach bywa, jest opodatkowana. Czyli jeżeli już będziecie na samej wyspie, musicie zapłacić 100 peso wejściowego. I to w zasadzie wszystko, jeżeli nie będziecie chcieli snorkować. Bo jeżeli chcecie snorkować, to jest jakaś nowa regulacja, która mówi o tym, że za grupę trzeba wykupić przewodnika, który dba o koralowce, czyli przeprowadza was po, powiedzmy, po tych koralowcach i on kosztuje 300 peso na grupę. Nie wiem, ile osobowa może być grupa, podejrzewam, że pewnie jest 5-10-osobowa, to wtedy jest niski koszt. Natomiast jeżeli jesteście samodzielnie, no to jednak troszeczkę się już wychodzi 300 peso dodatkowe. Co prawda to jest tylko i wyłącznie 20 parę złotych, no ale jeżeli suma summarum liczymy to wszystko, to już jest troszeczkę większy koszt. Wyspa jest o tyle interesująca, że jeżeli nawet ktoś nie lubi wchodzić do wody, może się przejść w góry. No góry tutaj nie są jakieś wielkie, ale są bardzo fajne widoki z nich. Byliśmy się przejść, są ścieżki wyznaczone, jest kilka różnych kierunków, kilka różnych miejsc. Tak naprawdę jeżeli ktoś chce spędzić ten czas aktywnie przez te kilka godzin, spokojnie może to zrobić na tej wyspie. Część grupy może iść sobie snorkować, część może iść sobie pochodzić po wiosce, udać się w góry. Tam w tych górach właśnie są punkty widokowe, z których naprawdę można zrobić fajne zdjęcia. No ogólnie wyspa jest naprawdę bardzo fajna. Wspomniałem też o tym, że ona jest bardzo mała, ale pomimo tego mieszka tutaj podobno około 1000 osób, więc jak to bywa na Filipinach, są oni upchani w jednej tak naprawdę wiosce na całej wyspie. Oczywiście ta droga podróży, którą wam powiedziałem, czyli dostanie się do Dumaguete i następnie do Malatapay, to jest jedna z możliwości. Moim zdaniem najtańsza możliwość, no bo tak naprawdę robicie to wszystko na własną rękę. Ale oczywiście bardzo dużo resortów, czy też miejsc turystycznych organizuje tutaj wycieczki. Można się tu dostać na przykład z wyspy Sikihor. Parę miejsc tam organizuje takie wycieczki, one są w granicach około 2000 peso za osobę, co przy całokształcie nie jest takie złe, natomiast dużo czasu się spędza po prostu na łódce, bo łódka tutaj płynie około chyba 2 godzin, więc macie troszeczkę może mniej czasu, żeby spędzić go na wyspie. Wiem, że też dużo resortów z Dumaguete i z Dawin, szczególnie Dawin, czy jest na wybrzeżu Dumaguete, organizuje też tutaj wyprawy snorkowe czy też nurkowe, natomiast oni oczywiście czarżują ekstra za sprzęt, za wynajęcie łódki, więc ta cena wtedy wychodzi wyższa. Jak robicie to na własną rękę, macie po prostu większą wolność. Ja zawsze tutaj polecam takie rozwiązanie, żeby to zrobić na własną rękę. Szczególnie jak jesteście grupą, można to naprawdę bardzo tanio zorganizować. Aha, i też ważna uwaga. Jeżeli jeszcze nie doszliście do tego, Agata i Paweł są breakdancerami z Polski, więc praktycznie każdą skałę muszą zaliczyć, żeby zrobić jakąś fajne ujęcie z nogami w górze albo z głową na dole.
tak czy inaczej na pewno fajnie to wychodzi. Ja już będę kończył ten odcinek, powoli się zbieramy na łódkę. Natomiast jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie oczywiście o Apple Island, a o których nie powiedziałem wcześniej, no to proszę napiszcie je w komentarzu, postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, jesteś tam jeszcze? Chciałem ci tylko poinformować, że po twojej lewej stronie widzisz dwa najciekawsze filmiki z mojego kanału, a pod spodem przycisk subskrybuj. Jeżeli podobał ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę i pamiętaj o tym, że nagrywam filmiki co kilka dni, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.